Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Beholder Blissful Sleep. Zrobię sobie szybki scout misji i jeśli dobrze pójdzie, no to jest szansa, że w tym odcinku skończymy to DLC. Aczkolwiek będę musiał naprawdę nieźle się postarać, jeśli o to chodzi, no ale zobaczymy jak pójdzie. Dobra, na start nakroimy kota i odbierzemy telefon, zdaje się, od Hempfa. No, odbierz telefon. Wybrać numer mogę gdzie? Okej, mogę się sam do tego stegować, no ale tego nie chcę. Chociaż ciekawe mnie, co chodzi z Hempfem i tą eutanazją. Bo rozumiem, że jak sam zadzwoni, no to to jest jedno zakończenie, które jest na achievementach, żebym sam się zgłosił przed terminem. Odbierz prywatną rozmowę. Halo, pan Medyna? Z tej strony Luiza Krętaczewska, jestem w szpitalu, przygotuję się do operacji. Dobry, pani Krętaczewska, wszystko w porządku? Wydaje się pani wystraszona. Bo jestem przerażona, słyszałam, że ta operacja jest bardzo skomplikowana, szansa na powodzenie jest bardzo mała. Ale Luzy Szpak, sławny chirurg, prowadzi dziś wykład. Jeśli to on przeprowadzi operację, przeżyjemy. Ale on nie pracuje za darmo. Popytałam, liczy sobie 25 tysięcy za tę operację, to absurdalna suma. Czy możemy panu pomóc? Nie mam do kogo się zwrócić. Obiecuję, że zwrócę panu pieniądze, jak tylko będę mogła. Ty, to spora suma. Niczego nie obiecuję, ale zobaczę, co da się zrobić. Dziękuję. Okej, okay, cena życia. Czyli jednak nie od Hempfa to było. Przekaż Luizie... 15. No to... Halo... Uuu, nice! Duży zastrzyk autorytetu! Okej, okay, dobra. Wait the fucking minute. No to 15 czy 25 tysięcy, bo to jest dość duża różnica. Rozumiem, że mam zadzwonić po prostu, tak? To wystarczy. Jestem do szpitala. Dobra, mamy questa, czy mamy save'a? Zobaczmy, o co chodzi z tym. Słyszę, mam procedurę żywego snu. Wie pan, że nie mam 85 lat, nie chcę umierać. Każdy chce żyć w raju, a umierać nie ma komu, ale to niczego nie zmienia. Myli się pan co do swojego wieku, ministerstwo organizacji nie popełnia błędów. Jeśli w rejestrze ma pan 85 lat, to tak właśnie jest. Kiedy nie skończymy jeszcze 65 lat? Czy nikt w ministerstwie nie może poprawić moich danych? Sfałszować dokumenty? Czyście oszaleli? Gdyby ktokolwiek spróbował poprawić ten rzekomy błąd, zostałby okrzyknięty wrogiem publicznym i natychmiast aresztowany. Chce towarzysz, żeby ktoś dopuścił się zdrady i poświęcił dla pana życie? Niech towarzysz zapamięta raz na zawsze. Żaden z ministerstw w naszym wspaniałym kraju nie popełnia błędów. Nawet myślenie, że może być inaczej, jest zbrodnią. Okej, czy to jest coś, co w sumie powinno być ogarnięte przeze mnie na samym początku w ogóle... w ogóle gry? Ej, ale dobra. Okej, skoro i tak chcę doprowadzić do lepszego zakończenia, to odblokujmy przy okazji ten achievement i zgłośmy się przed terminem. O właśnie, uporządkowałem sprawę. Jesteście gotowi? Tak. Dziękujemy, samochód was zabierze. Okej, no i właśnie, zgłosił się przed wyznaczonym terminem. Mamy tutaj właśnie save'a, to jest po pierwsze. No a po drugie, właśnie dzięki temu, że jestem... Aha, okej, okay, myślałem, że mogę tam, że mam tam podejść czy coś, ale... Aha, nie, okej, okay, dobra, jesteśmy batowani, dobra. No i dobra, zobaczmy to zakończenie. Najgorsze. Choć pogodził się ze swoim losem i był gotowy poddać się eutanazji dobrowolnie, to nikt nie docenił jego posłuszeństwa. Zamiast tego wysłani po niego policjanci pobili go i siłą wrzucili do ciężarówki. I proszę, mamy Karla i jego rodzinę. To nie byli źli ludzie, po prostu zapomnieli, że w takich sytuacjach można zachować się inaczej. W ogromnej machinie państwa każdy trybik i zębatka robi swoje. Ej, tu nie jest Gertruda? Ej, model wygląda bardzo podobnie, to jest chyba Gertruda. Ostatnie chwile Hektora wypełnił pulsujący ból sińców, zimne ukłucie igły i nagła senność. Nie miał siły myśleć o najpiękniejszych chwilach swojego życia. Pamiętał tylko jedno. Wspaniałe państwo prowadzone przez wielkiego wodza nigdy się nie myli. Okej, okay, no i mamy już to, co było. Ale wiadomo, to jest po pierwsze najgorsze możliwe zakończenie. Po drugie jest to zakończenie, które... które właśnie możemy odblokować kiedykolwiek tylko zechcemy, no bo wiadomo, to możemy odpalić tak, o, dzwonimy, chce się zgłosić, okej, okay, dobra, spoko.
No i tyle. Dobra, skoro mamy to załatwione, tutaj wybierz numer. Dobra, to. O! Dobra. Za chwilę przeklikam tego chemfa. Najpierw to. Dobry, czy mogę rozmawiać z Luizą Krętaczewską? Jest waszą pacjentką? Tak, proszę chwilkę poczekać. Halo, czy to ma pani Medina? Niech mi pan powie, że ma pan dobre wieści, błagam. Nasz los jest w pańskich rękach. Nie mam pieniędzy, odzwonię później, zdobyłem potrzebną sumę. Prześlę pieniądze na konto szpitala, niech pani nie traci nadziei. No i pyk. Micha jest totalnie koło tego lata, a... Przy okazji jestem zastrzyk, jeśli chodzi o gotówkę. Znaczy o gotówkę, jeśli chodzi o... jeśli chodzi o autorytet. I właśnie widziałem, że... No tak, no jak nic, to jest ona! No patrzcie! Model jest identyko! Zobacz, co tam robią w mieszkaniu. Oj! Panie kolego, pan to się o wpierdol prosi. Ja kurwa nie rozumiem czegoś takiego. Dlaczego mężczyźni biją swoje żony? Okej. Dobra, ogólnikowo mówiąc, ja nie mam żony. Planuję mieć, ale jeszcze nie mam, krótko mówiąc. No aczkolwiek dla mnie w ogóle bicie żony, czy w przypadku par homoseksualnych, w przypadku pary lesbijek żony, w przypadku par gejów męża. A dobra, ogólnikowo mówiąc, nie? Dla mnie bicie osoby drugiej, która jest z wami w związku, jest po prostu czystym debilizmem też, ale nie rozumiem kurwa takich ludzi. Pieskownice, dobra, to było wszystko, fajerwerki. Szkoda tylko, że tak się nie zapali, przyjechaliby strażacy. No nie wiem, czy to jest takie dobre, znasz Zuzie. Okej, no chciała coś przed chwilą, a nagle nie chce, no i zda. Dobra, ale kto tu... Nie to masz zrobić, masz otworzyć, znaczy masz zapukać, nie otworzyć. O, jest Luiza, proszę bardzo. Dzień dobry, jak operacja? Witam, usłyszałem, że operacja przebiegła pomyślnie. To prawda, zawdzięczamy to panu, Zuzia nadal leży w szpitalu, ale niedługo mają ją wypisać. Dziękuję za wszystko, ja poznałem w szpitalu kogoś, kto zaoferował mi pomoc. Chcę się stąd wyprowadzić, zanim Jakub wróci do domu. Proszę! Czyli to dlatego jej nie ma w podstawce? O czym pani mówi? Nie wiem, dlaczego się panu z tego zwierzam. Czy Jakub jeszcze pracował w laboratorium? Gdy Jakub jeszcze pracował w laboratorium, zbadał naszą krew na wszelki wypadek. Analiza wykazała, że ja i Markus mamy gen zdrajca, to znaczy, że Zuzia również go ma. To cud, że po wypadku nikt nie sprawdził jej krwi pod tym względem. Gdy to się jednak stanie, ja i moje dzieci trafimy do obozu pracy. Chcę wyjechać z dziećmi, tak daleko jak tylko się da. Ale nie jest pani prawdą opiekunem, Zuzi. Przecież dobrze o tym wiem i zdaję sobie sprawę, że w świetle prawa popełni przestępstwo. Muszę tak uratować Zuzi i Markusa, w końcu jestem ich mamą. A co z pani mężem? Jakub nie pomógł Zuzi, gdy go potrzebowała. Intuicja podpowiada mi, że w tym wypadku postąpi tak samo. A nie mam siły, żeby go do tego namawiać. Proszę mu powiedzieć, żeby nas nie szukał. Wait, i co ona tak... O, teraz? Pakuje się, zabiera syna i idzie w cholerę? Nie ma jej? Coś z okazji, jakąś wiadomość chyba zostawi dla tego, tak? Dla męża. Ty, to w ciekawy sposób idzie. Dobra, ale moment. Czy ja mogę zagadać na przykład z tą teraz? Wiadomo, dostałem informację, że gościu bije swoją żonę, bo mogę ten... Dobra, oni idą... on idzie zapalić, a ona śpi. Więc poczekamy. I proszę, wyprowadzają się faktycznie. Mieszkanie numer 2. No aktualnie stoi puste, ale... O, ty! Czekaj. O, właśnie, poczekaj. Czekaj, zakończ rozmowę. Cyk. Cyk. Kurde! Uciekła mi niestety. O, no tak, Shimmer nie będzie chyba zadowolony z tego. Co się stało? Nie mogę w to wierzyć, jak ona śmiała! Jak mogło ocalić naszą Zuzię tylko po to, żeby nam ją potem odebrać? To my ją wychowaliśmy, należy do nas! Należy? Chłopie,
Po pierwsze, to, że kobieta urodzi dziecko, albo ktoś wychowa dziecko, nie daje ci prawa własności do dziecka. Bo dziecko to nie jest, kurwa, własność. Dziecko to jest człowiek, a nie rzecz. Przykro mi, panie Schimmer, naprawdę, ale brzmi pan, jakbyście kupili Zuzię na wyprzedaży. No właśnie. Może teraz będzie szczęśliwsza. O czym pan mówi? Niby jak ma być szczęśliwsza, zupełnie obcą osobą. Krętaczewska może być jej biologiczną matką, ale to my z Marią jesteśmy jej rodzicami. Już nigdy nie zaznamy radości w życiu. O, okej. Okay. Tak, o? Myślałem, że jakiś mi wpierdol spuści czy coś, ale nie. Okej, okay. Obyło się bez tego. Obyło się, widzę, bez większych problemów dla mnie. Dobry. To już chyba przeklikiwałem kiedyś. Zimnie. Mistrza rozgrzewająca. Ciekawe, czy tamten ziomeczek go miał. O, proszę, Krętaczewski wrócił. Ale masz smaka z puszki. Oj, 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 no to chyba kolega nie będzie zadowolony. Jak wejdzie i zobaczy puste mieszkanie. Dobra, i tak czekam, aż ci wrócą, nie? O, ale ma questa, widzę. Albo po prostu coś chce. Posej. Dobra. Chodź, chodź, chodź. Kogo my tu... Co? Nie, spieprzaj! Nie z tobą chciałem gadać. Z nią chciałem gadać. Przedstaw się. Hektor Medyna, zarządca budynku. Gertruda Danson, miło pana poznać. Czym się pani zajmuje? To do profilu. Jestem pielęgniarką. Pracuje pani w szpitalu? Nie mogę powiedzieć, to tajemnica państwowa. Jak nic! Jak tak! To jest ona! Model się zgadza i nie chce powiedzieć, gdzie konkretnie pracuje. To ona! Tam była. O służbie zdrowia. Słyszałem, że jak się budżet służby zdrowia. Takie pierdoły, więc... Dobra, dobra. Dobra, czekaj, ona ich tam pójdzie do góry, żebym miał lepiej na widoku. Dobry. Co się stało? Wrócił pan. Co się z panem działo? Tak, wróciłem. To była tylko jakaś głupia pomyłka. Aresztowali mnie bez słowa wyjaśnienia. Wygląda na to, że ktoś na mnie doniósł. Doniósł? Słyszałem, jak rozmawiali o jakimś donosie. Zatrzymali mnie do wyjaśnienia. Okazało się, że to były zwykłe oszczerstwa. Chciałem dowiedzieć się, czyja to sprawka. Straciłem przez to pracę. Panie Krętaczewski, muszę coś panu powiedzieć. A nie było powodu, żeby mnie zwolnić. Nazwali to środkiem zapobiegawczym, że niby nikt na nikogo nie donosi bez powodu. Skurczysyny. Proszę pana, jak ja mam niby teraz utrzymać rodzinę? Niech mnie pan wreszcie posłucha! No słucham! Proszę się uspokoić. Gdy pana nie było, Luiza przeszła operację. Do diabła! Wszystko z nią w porządku? Tak, operacja się udała. Luiza i Zuzia przeżyły, ale obawiam się, że mam też złe wieści. Luiza odeszła. To jak to odeszła? Dokąd? Kiedy wróci? I gdzie jest Markus? Zabrała dzieci. I nie chcesz, by jej pan szukał. Zabrała nasze dzieci? To przecież porwanie! Nie mogła panu wybaczyć, że zabronił jej pan ratowania Zuzi. Powiedziała, że nie może zostać z człowiekiem, który skazał na śmierć własne dziecko. To jej słowa, przykro mi. Co? Dlaczego? Do diabła, ja tylko chciałem chronić swoją rodzinę. Co mam teraz zrobić? Czy jest jakiś... Czy chcę zrobić cokolwiek? Moja rodzina, całe moje życie, wszystko znikło! Niestety. Dobra, tutaj... Dobra, to jest, to było, ale tutaj mamy coś nowego. Zwycięstwo jest blisko. Nasz wspaniały kraj wygrywa wojnę z parszywymi kapitalistami, z którymi mamy nieprzyjemność dzielić jedną mapę. Po chwilowym wycofaniu się na z góry upatrzone pozycje, nasi żołnierze prą do przodu, bezlitośnie niszcząc przeciwnika. Już wkrótce pokonamy naszych wrogów, a wielki wód będzie rządził światem. Kronika kryminalna. Zuzanna Schimmer, która odpoczywała w szpitalu po poważnej operacji przeprowadzonej przez genialnego chirurga Szpaka, została uprowadzona. Aresztowano wszystkich pracowników ochrony, służby prowadzą śledztwo w tej sprawie. Podczas gdy państwowe gazety marnują tuż w drukarkach na puste zachwyty nad niesamowitymi zwycięstwami wielkiego wodza, radzilibyśmy ministrom skupić się na sytuacji weteranów wojennych. Przez lata mieszkają w barakach, oczekując na przydział mieszkania, a gdy już się doczekają, trafiają w najlepszym razie do budynku klasy D. W każdej chwili mogą zostać eksmitowani za najmniejsze wykroczenie, a nawet przez kaprys zarządcy budynku.
Niskie emerytury, brak szacunku i środków do życia. Taki los spotyka naszych weteranów. Szczęśliwi ci, którzy polegli na froncie. Dobra, to mamy jedną rzecz. Muszę do niej zagadać a propos właśnie tej przemocy. Zobaczymy, o co tu chodzi. Informacja, wybierz numer, obierz telefon. Brunhemp, proszę bardzo. Medina ma dla was zadanie. Zdobądźcie pozwolenie na wyjazd Klausa Schimmera. Według moich informacji trzyma je w domu. Jakie tylko zdobędziecie, zadzwońcie do mnie. Jakieś pytania? Czy mogę? Nie ma na to czasu, towarzyszu. Porozmawiamy, kiedy dacie mi ten dokument. Czy to jest ten dokument, który potem ten? Który potem możemy sfałszować dla niego? W sensie, wiecie, to jest ten jego pozwolenie na wyjazdy za granicę. Jeszcze tutaj to zahaczmy. Słyszałem, że w naszym mieście ma się odbyć wielka konfederacja medyczna. Zdominowali jacyś oszuści. Zarejestrowali się, podając fałszywe dane, wymyślili niesłożone historie. Uśmiałem się, czytając ich pracę. Co sądzi pan o raporcie nad używania gleby ojczyźnianej do leczenia chorób krwi? Albo to 10 sposobów na wykorzystanie bylicy... Co to jest bylica? W walce z chorobami niemowlęcymi. Coś byka? Nie wiem, co to jest bylica. Chyba, że to jest literówka na pylicę, ale w sumie... Dobra, nie no, to byłoby to jest jeszcze większy bezsens. Dobra, anyway, wracajmy do tego, co nagada. Chociaż część oficjalna także ma swoje momenty. Na przykład leczenie chorób układu oddechowego szarym mydłem. Oby nie tym mydłem, o którym myślę. Z tego co wiem, że ona autora jest dyrektorem fabryki mydła. Imponujące. Okej, czyli pierdoła. Dobra, i zagadajmy o to. Widziałem, jak mąż panią bije. To nie pańska sprawa, proszę się w to nie mieszać. Nic pan nie wie, nic nie rozumie, a ja nic nie powiem. Jeszcze jedno, niech pan zapomni, co pan widział i nigdy więcej nie szpieguj urzędników państwowych. Kolejny dowód na to, że to jest ta, co nam tam wstrzykuje. Ale to mój obowiązek. Proszę się ze mną nie kłócić, kocham swojego męża, to wspaniały człowiek. To wszystko, co powinien pan wiedzieć o naszej rodzinie. Należy, że jesteście tylko małżeństwem, nie rodziną. We dwójkę tylko mieszkacie. Dobra, czyli teraz musimy pewnie męża zagadać. Kurde, nie widziałem, gdzie Schimmerowa chce iść, bo musimy właśnie teraz przeszukać jeszcze raz te ich mieszkania. Idź na dół, co? Kurde, jak nas wiesz? Dobra, zobaczmy, jak to wygląda. Okej, okay, tutaj znowu to samo. Się rozgrywa, niestety. Dobra, przyspieszmy, niech Schimmerowa wyjdzie. No, ej, nie to. Dobra, i Schimmer jest gdzieś na dole. Nie wiadomo tylko... Gdzie? Idzie? No oczywiście, że idzie do siebie, no ja pierdzielę. Dobra, ci śpią. A nie, wait, to on tam jest sam! To czekaj, no to pukaj. Pukaj, zagadamy sobie z nim. Aha, super. Weszła mi kurde w połowie pukania, no i zepsuła animację. Szkoda. O, dobra, może teraz się uda. Stuk puku. Bardzo ładnie. Dobry, jestem Hector Medina, jestem zarządcą tego budynku. Jestem Christian Denson, pracownik terenowy, minister jest w porządku. Razem z żoną czekamy na przyjęcie mieszkania w budynku Aleksandra. Nie będziemy tu mieszkać długo. Dobra, przejdźmy do konkretów. Obiciu żony. Widziałem, jak bije pan żonę. Co pana obchodzi moje życie? Skomentuj pogardliwie. Zapytaj, co słychać za pin... Co słychać? Chyba raczej dopytaj o co z tym chodzi, nie? Za autorytet. Niech będzie za autorytet. Zdaje sobie pan sprawę z moich obowiązków. Nie mogę ignorować przemocy domowej. To nie tak, jak pan myśli. Ciężko to wyjaśnić. Bije żonę, bo ona tego chce. What? Okej, czy też podchodzi pod masochizm? Chyba tak. Nie rozumiem, czy to jakiś żart? Nie żartuję. Jej praca wykańcza ją nerwowo, a w domu... Musi mi pan uwierzyć, że sam z siebie nigdy bym jej nie skrzywdził. Wiem, że ciężko w to uwierzyć, ale jestem przeciwny przemocy. Jest jej za dużo w moim życiu. Co ma pan na myśli? Pracuję w policji od 15 lat. Sam pan chyba wie, co to oznacza. Ludzie boją się policjantów. Moi podwładni boją się mnie.
a ja boję się mojego szefa. Mój szef boi się swojego szefa, a jego szef ministra. I tak jest w każdej państwowej instytucji. Niekończący się łańcuch strachu i okrucieństwa. Gdyby tylko pan wiedział, jak bardzo mnie to męczy. Jestem naprawdę zaskoczony. Ojciec bił mnie całe dzieciństwo. Myślał, że to najlepszy sposób na wychowanie. Kiedy miałem 15 lat, uciekłem do armii. Marzyłem, żeby wrócić i dać mu nauczkę. Kiedy byłem już w domu, zrozumiałem, że to życie sprawiło, że tak jest. A ja tego nie zmienię. Ojciec wierzy, że trzeba pokazać siłę, by nie dać się zjeść. Rozumiem. Rozumiem, że nie widuje go pan zbyt często. Nie, przeniósł się daleko stąd. Cały czas jest skory do bitki, mimo 90 lat na karku. Co? Ma 90 lat? A co z eutanazją? Pomyliłem się, ma 70 lat. Lepiej już zakończmy tę rozmowę. Proszę zaczekać. Ja sam dostałem wezwanie do centrum eutanazyjnego. Nie dłużej nawet jesieni. Bardzo pana proszę. Zakończyliśmy tę rozmowę, proszę pana. Ty, RPPP! Może... Dobra. Może uda się ich przegadać, żeby nam pomogli. Dobra. Okej, teraz pytanie. Czy mam zagadać... Czy mam teraz przeszukać mieszkanie? Czy mam pogadać z nią? W sumie mogę zrobić jedno i drugie. Tutaj mogę tylko o pogodzie. Dobra, przeszukajmy mieszkanie. Dobra, oni akurat wychodzą. To jest bardzo dobrze. Mogę całe mieszkanie przeszukać bez... lęku, że mnie złapią, nie? Zobaczmy, paszport. Dobra, jak kliknę byle gdzie, tu na przykład. Dobra, paszport, książkę w kapelu, pamiętnik, proszę do zegarek, jeszcze. Dobra, czyli nieistotne pierdoły, mówiąc krótko. Dobra, będę przyspieszał chociaż to przeglądanie. Tutaj listy, takie pierdolety. Czyli przeszukanie, będę przyspieszał, to nabijam się kółeczka, nie? Zagraniczny list, ale to już było. Puste flaszki, napój gazowany i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Teraz tutaj. Jakieś pierdoły. Jakieś remansidło. Tutaj krzesło jeszcze jej. Jeszcze by ewentualnie zostało tutaj coś. Dobra, maska, książka. Okej, nic tu nie widzę. Czekaj! Ojciec Krystiana skończył 88 lat! Dzisiaj kończył 88 lat, nie sądziłem, że dożyję tej chwili. Dziękuję ci za prezent, synku. Okej. Dobra. I dobra, rozumiem, nie muszę tego zabierać, wystarczy samo to, że to widziałem. Samo to wystarcza. Dobra. Przewijmy trochę czas, żeby Shimmer wyszedł z mieszkania. Dobra, nie to chciałem cię to taką właśnie robić. Dobra, Shimmerowej nie widzę. Szukamy, póki jest właśnie spokój. Książka, książki, pamiętnik. Dobra, to nic nie ma. Też rozumiem właśnie, że muszę to skończyć, nie? Czy skończyć tu? Doświadczenie lekarskie, to nie to. O, pozwolenie na wyjazd. Dzięki temu dokumentowi można poruszać się po kraju, bez niego nie da się opuścić legalnie miasta. Tak, to jest dokładnie to, co myślałem. Czyli dobra, mamy to zgarnięte. O, pięknie, pogadamy sobie jeszcze z nim. Zapytaj o ojca. Panie Dunston, proszę, mam dowody na to, że kryje pan ojca. Jak uniknął eutanazji? Zapalił mnie pan w kozi róg. Owszem, żyje. Ale nie mogę powiedzieć nic więcej. Kontynuuj rozmowę. Moja żona pracuje w centrum eutanazyjnym. Wiedziałem, że to ona. A ja służyłem na granicy. Mam wtyki. Razem ocaliliśmy wszystkich naszych krewnych w podeszłym wieku, wysyłając ich za granicę. Zmuś go do pomocy. Poproś o pomoc. Okej. Jestem troszeczkę ciekawy, co by było, gdybym... Bo zakładam, że zmuszenie to jest po prostu groźba, nie? Żeby, wiecie, zagrożę mu, żeby mi pomógł, albo pójdzie ten, nie? Albo to zgłoszę. Ale nie, poprośmy, autorytetu mam w chuj, myślę, że powinno wystarczyć. Poprośmy o pomoc. Niech mnie pan ratuje.
Proszę porozmawiać z moją żoną. Bez jej zgody czeka pana pewna śmierć. Nie mogę jej niczego nakazać. Ona ryzykuje nie tylko swoją pracą. Dobra, a jest w domu? Ty tak, może właśnie już... Dobra, jeszcze jej nie ma. Tutaj Szymerowa. Dobra, to skończmy zadanie dla tego. Zadanie dla... Hempfa. Dobra, ja jestem zdeterminowany, żeby doprowadzić... Bo to jest chyba to. Bo skoro możemy... Skoro oni pracują... Znaczy dobra, ona na granicy, a skoro jego żona pracuje w tym centrum i jak mówię, na bank to była ta, co tam właśnie nam coś wstrzykiwała, bo mu, tak jak już powiedziałem, model ten sam i tak dalej, co już powiedziałem, bagatela prawie 20 minut temu, ponad 20 minut temu, to myślę, że ona może nam jakoś pomóc. Tylko w sumie pytanie, czy jak ja do niej zagadam, to jest, wiecie, cyk, udało się i muszę potem wyczekać, czy mogę zgłosić się samemu. I to po prostu jakby, wiecie, przyspieszyć o te parę godzin. Zobaczymy. W razie W przyjmę jakiegoś questa, żeby mieć checkpoint, nie? I właśnie, wybierz numer do Hempfa. Towarzyszu Hempf, zdobyłem pozwolenie na wyjazd Klausa Schimmera. Jak je wam dostarczyć? Przyjdę osobiście, żeby wysłać ten dokument do archiwum. O, ładnie. Dobra, przyspieszmy to w takim razie. Przy okazji poczekamy. O! Kurwa, ej, ten mimo że taki gruby, to zaskakująco szybko się potrafi poruszać. Daj pozwolenie na wyjazd. Przyniosłem dokument, o który prosiliście, towarzyszu. Doskonale, spełnia towarzysz moje oczekiwania. Jak na razie. Co się teraz stanie z Klausem Schimmerem? Nie będzie mógł opuścić miasta. Pozostanie w Helmer, aż nie wymyślę, co z nim zrobić. Wciąż może mieć jakieś kontakty w dawnym miejscu pracy i chcę mieć go na oku, póki się z nim nie rozprawię. Brzmi groźnie. Nie powinno to was interesować, towarzyszu. Za mało macie swoich własnych zmartwień. Okej, okay, i... uniknięcie eutanazji. Towarzyszu, czy można jakoś uniknąć procedury błogiego snu? Z pewnością istnieją jakieś precedensy. Towarzyszu Medina, ty chytryliście. Wydaje się wam, że tak łatwo zmienicie koleje swojego losu? Co innego możemy ofiarować naszemu wspaniałemu krajowi, jeżeli nie nasze życie? Jaki inny mamy cel? Mam syna. Oddałbym wszystko, żeby się z nim znów zobaczyć. Wszystko? W porządku. W takim razie co macie? Mogę zdobyć trochę gotówki. W takim razie ja mógłbym załatwić wam miejsce w archiwum państwowym. Ale pracowników archiwów obowiązują szczególne zasady pracy. Nie będziecie mogli już nigdy opuścić budynku archiwum ani przejść na emeryturę. A to oznacza, że nie zobaczylibyście już swojego syna. No dobrze, towarzyszu Medina, państwo potrzebuje środków, aby utrzymać wysoki standard życia obywateli. Dlatego zrobię dla was wyjątek. Przynieście mi 70 tysięcy. I ktoś inny przejdzie procedurę błogiego snu za was. Okej, okay, mamy questa. Nowa nadzieja. Czyli mam właśnie tego checkpointa, na którego liczyłem. Okej, tutaj od syna. Widziałem zorze polarne, ojcze. Ich piękno jest nie do opisania. Były tak różne od zmizerniałych, zrozpaczonych ludzi, którzy mnie otaczają. Nie wiem już, czy jesteśmy budowniczymi pięknej przeszłości, czy zwykłymi niewolnikami. Nie ma tu lekarzy, kucharzy, nie ma nadziei. Nasz świat składa się z nieustająco wiejącego, przenikliwie zimnego wiatru i niesionych jego podmuchami wyschniętych... Co? Czekaj, Aha, dobra, albo... Chyba komuś się, kurde, nie wpisał cały tekst. Nie chcę nawet myśleć o nadejściu chłodów. Nie wiem, czy przetrwam tę zimę. Ej, może jak ten gościu ma wtyki z agenzy, to też naszego syna by przeleciał. Nie! Kurwa, nie! Nie! Nie, jak to źle zabrzmiało! Boże, nie! Chciałem powiedzieć, że może by też naszego syna przewiózł. Kurwa, to źle brzmi, ale nie. Nie wytnę tego, to jest za dobre. Come on, pomocy! Pomocy, kurwa. Dobra, moment. Są w domu, śpią, cokolwiek. Śpią, dobra. Pukamy w takim razie.
z tyku puku. No liczyłem, kurde, że to żonka wyjdzie, ale... Niestety wyszedł ziomek. Dobra, przyspieszałem po prostu. Ale o co z tym chodzi, kurde? Ale tak na poważnie. To jest też ode mnie pytanie. W sensie, ona chce, bo ona po prostu... Wiecie, jest taką masochistką, nie? I ona lubi czuć ból? Czy to podchodzi jakby potem? Czy tu chodzi o coś innego? W sensie, że jakby ona, wiecie, bólem fizycznym chce w cudzysłowie zniwelować ból psychiczny. Nie wiem, jak to rozumieć, nie? Ale no... Intrygująco się to zapowiada. Dobra, rozmawiam o ratowaniu krewnych. Panie mąż powiedział mi o swoim ojcu i pani pracy. Proszę, pomóżcie mi. Więc pan wie. Tak, pomogę mojemu drugiemu teściowi uniknąć błogiego snu. Tak, pracuję w centrum eutanazyjnym i owszem, zabijam naszych obywateli każdego dnia. Czuję się jak morderca. Poczucie winy jest nie do zniesienia, więc w ramach kary proszę męża, żeby mnie bił. No, bo dobra, okej. Czyli mniej więcej to, co powiedziałem jakieś 30 sekund temu. Bólem fizycznym chcę zamaskować te, w cudzysłowie, skazy na psychice. Tylko dzięki temu mogę jeszcze patrzeć na siebie w lustrze. Więc pomoże mi pani? Proszę, nie chcę umierać. O czym pan mówi? Przecież pan nawet na 80 nie wygląda. To wszystko przez tę przeklętą biurokrację. Popełnili błąd i teraz wszyscy myślą, że mam 85 lat. Już dostałem nakaz załatwienia wszystkich spraw osobistych i udania się do centrum. Ha, rozumiem. Widziałem tam osoby o wiele młodsze niż 85 lat. Wszystkich musiałem poddać procedurze. Błagam pani Gertrudo, przecież pani nie jest bezduszną morderczynią. Pyk za 2000! To ogromne ryzyko. Jeśli to wiedzą, najpewniej zostanę stracona za zdradę państwową. Ale z drugiej strony zasługuję na to. Mogę odmówić przyjęcia tej posady. Dobrze, pomogę panu. Wydaje się pan być sympatycznym człowiekiem, mimo pańskiej pracy. Problem jest taki. Mój mąż i jego ludzie przyjmą do pana i wywleką na ulicę. Jak zwykłego przestępcę. Dla wiarygodności nawet pana zbiją. Dobra. Okej, czyli... Będzie to sam, czyli to jest jakby, okej, ten najlepszy outcome tutaj w DLC, to jest jakby początek tego, co jest na tym intrze do Beholdera, do podstawki. Czyli to, że go biorą, spuszczają mu w perdol, zabierają go, ale finalnie jednak Hector jeszcze tamte 20 czy ile lat pożyje dłużej. Jak już będzie pan w centrum, podam panu środek nasenny. Obudzi się pan następnego dnia i zostanie wywieziony z kraju. Potem będzie pan musiał radzić sobie sam. Proszę wraz z Krystianem o szczegółach. No to jak miło, akurat goście jest obok. Zapytaj, czego chce praca. Chyba to będzie. Czego pan chce? Jeśli chodzi o eutanazję, słyszałem, że dogadał się pan z Gertrudą. Pomożemy panu. Plan jest taki, zostanie pan zabrany do centrum. Proszę się nie martwić, policjanci obiją pana trochę, żeby wyglądał to wiarygodnie. Gertruda spotka się z panem w centrum i poda panu środek nasenny zamiast trucizny. Obudzi pan już na łodzi. Niech pan weźmie jakieś pieniądze. Im więcej będzie pan ich miał, tym lepiej sobie pan poradzi na drugim brzegu. Mogę zabrać swojego kota? Kota? A może mam mu załatwić prywatny odrzutowiec? Podoba się panu pomysł wożenia zwierząt samolotami? Słyszałem, że pies ministra ekonomii ma swój własny, prywatny samolot. To dla mnie bardzo ważne. No dobrze, nie powinno być z tym problemu. Okej... Okay. Ale teraz co? A, okej, okay, mam wgląd, czyli bez patrzenia. A, pakują się! Dobra! Okej! Okay. Okej! Okay. Dobra. Mogę wędnąć remont tak w sumie dla beki trochę, nie? Leon i Johan. No dobra, wydajmy tak po prostu. No dobra, mam czeka za nową nadzieję. Wiadomo, tej kasy ni cholery nie uzbieram do końca. Nawet gdybym tutaj... nie ma szans, nie nazbieram tyle. Musiałbym kogoś stąd wypieprzyć, czyli najlepiej tego gościa, co tu mieszka i tego kolejnego tutaj wtegować. I wszystkich zaszantażować. I może wtedy bym miał, ale to jest też mega naciągane. No ale dobra, mogę odczekać, mogę się zgłosić. Mamy czeka, oczywiście nie po tej przegadance, no ale zobaczymy. W razie jak po prostu to przeklikam, nie? I tyle.
No więc dobra. Zobaczmy. Wybierz numer i zadzwoń do centrum. To już znamy. Tak, dziękujemy. Dobra, i przyspieszam akcję i zobaczymy, czy to... To ciekawe, czemu ci się wynoszą? Gdy ludzie sprawiający wrażenie nieodwracalnie zniszczonych przez życie okazują się zdolni do współczucia, piękno ich czynów trudno opisać słowami. Proszę, i achievement potwierdza to, że mamy najlepsze zakończenie. Okej, czyli nie... Czyli jak już to przegadane jest, to nieważne kiedy, czy dzwoni, czy czas minie sam, wystarczy po prostu. Można sobie odpalić to wcześniej. Także jak dla mnie, turbo bueno. Ej, ale w sumie to ma nawet sens, że się tam ci dwaj wyprowadzają. Bo pamiętacie, jak Karl się wprowadzał, to były tylko właśnie 4 mieszkania. Na wynajem. W jednym byli Rankowie, w jednym byli Shimmerowie, w jednym był sam jeden Krętaczewski, a nie, wróć, były 3 mieszkania, z tej czwórki też tam ci powinni wynieść, ale dobra, never mind. Zobaczmy dalszą część tego zakończenia i jednocześnie zakończmy też całą przygodę z tym tytułem. Aby podziękować za pomoc ich rodzinie, policjant i jego żona sfingowali śmierć Hektora w centrum eutanazyjnym i wysłali go za granicę. Opuścił swoją zimną i wilgotną piwnicę, stanął w ciepłych promieniach słońca, poczuł miękki piasek pod stopami i pozwolił, by chłodna, orzeźwiająca morska woda omyła jego kości, męczący go reumatyzm zupełnie zniknął. Okej, ale co z synem? Co z synem? Czy udało się na tyle rozwinąć fabułę, żeby syn pojechał z nami? Choć Hektor musiał pracować przez wiele kolejnych lat, nigdy nie narzekał. Miał czas, aby pisać do swojego syna. Czasem nawet otrzymywał od niego odpowiedzi. O nie! Kurde, czyli syn nie pojechał z nami! Ajajaj! Czy jednak to nie jest takie najlepsze zakończenie, bo najlepsze to pewnie by było z synem. No ale chociaż Hektor żyje. Tyle dobrego. Ej, to co ja bym musiał zrobić, żeby syn z nami pojechał? Dobra, to mogę przeklikać całe, bo to znamy. Kurde, ej, to co ja bym musiał zrobić? To jest moje pytanie. Bo to mnie naprawdę zintryguje. Co ja bym musiał zrobić, żeby właśnie syn... Wiadomo, chodzi o to, żeby dać znać synowi pewnie. Że do danego kraju idziemy, czy coś tam. Kurde? No, nie wiem. Ale okej. Nie będę tego sprawdzał ponownie. Nie czuję tego klimatu. Nie sądzę, żeby to było konieczne. Mówię, jakieś tam zakończenie... W sumie pokazałem wam w przypadku Karla. Łącznie pokazałem wam ile? Pokazałem wam... tak nieoficjalnie śmierć Karla. W sensie doprowadziłem... 3 razy chyba do jego śmierci. Nie pokazałem zakończenia, no ale... Nie, raz je chyba pokazałem. No, ale była śmierć. Było zdefraudowanie pieniędzy. I z nas aresztowali. Było jeszcze zostanie w kraju jako ten zarządca. I było zajebiście z córką, ale i dalej chorowała. Ale za kasę od państwa dało się leczyć. Bardzo fajnie. I najlepsze zakończenie, czyli cała rodzinka... Karla z nim włącznie za granicę wyjechała i było zajebiście. Dobra. Także z tym jest spoko. No i w przypadku tutaj właśnie Hektora z kotem wyjechał sobie za granicę i żyje, ale niestety bez syna. Ale właśnie jak doprowadzić do tego, żeby on był z synem? Tego nie jestem pewien. Alternatywą, jaką bym jeszcze mógł wam pokazać, to jest właśnie to zakończenie z Hempfem, ale żeby to zrobić, to musiałbym w sumie cheata wykorzystać, żeby sobie dodać kasę, a tego akurat... Chyba kogo oszukuję. Z wielką chęcią bym to zrobił, tylko po prostu teraz mi się nie chce tego robić. Mówię, zakończenie to, jakie mam, zdobyłem dla siebie, więc ja jestem zadowolony. Także...
Dziękuję wam za uwagę, miłego i widzimy się w kolejnych odcinkach na kanale. Być może kolejny będzie z Beholdera dwójeczki. Kto wie? Poczekamy, zobaczymy. Ode mnie to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!